Mateusz, Dawid z Hosta. Mateusz, możecie chyba żałować głównie tego środka meczu dzisiaj, bo w pewnym momencie przegrywaliście już 1-5 z Hawaną. Goniliście wynik, ale ostatecznie jednak przegrywacie. Tak, no szkoda tego meczu. Początek super, byliśmy poukładani, prowadziliśmy, potem takie bramki z niczego trochę, w środek bramki. Bramkarz mógł się trochę lepiej zachować. Potem trochę zmian, trochę się wkradło nerwowości, za duże odstępy na boisku, za mało pressingu, no i cóż, no, taka jest piłka. Później zaczęliśmy gonić ten wynik, było fajnie, no ale znowu jeden indywidualny błąd pod koniec i tak wyszło. Zapytam w taki sposób, Hawana była dzisiaj taka mocna, czy wy jednak mogliście dać siebie zdecydowanie więcej? Ja myślę, że my mogliśmy lepiej zadać, początek daliśmy naprawdę konsekwentnie. Później się rozsypało, Hawana trzymała piłkę, praktycznie 80% przy piłce to była Hawana, za głęboko, no, trochę ich zasługi, trochę na naszej niekompetencji w grze. Ta dzisiejsza porażka sprawia, że już praktycznie kończycie walkę chyba nie tylko o awans, ale i o medale. Można więc zacząć w waszym wykonaniu podsumowywać ten sezon, więc jaki on był dla was? Czy zadowala was ten wynik? No bo wszystko wskazuje na to, że skończycie w pierwszej piątce. Ja myślę, że super, bo trochę wzmocniliśmy skład. Nikt nie sądził, że cały sezon, początek szczególnie, będziemy tak fajnie grać. Najbardziej boli walkover z perbolem, bo zabrakło nam 10 minut. No ale cóż, no, fajnie. No, myślę, że trochę jeszcze trzeba wzmocnić skład. I w przyszłym sezonie może powalczymy. Okay. O większe cele. Okay, dziękuję bardzo. Dzięki.